Słyszeliście kiedyś o Camino? Nam przez ostatnie lata słowo to nie daje spokoju. Co rusz ktoś wspomina, że wziął plecak i przez kilka tygodni szedł podążając za żółtą strzałką. Mówią, że ta droga zmienia, pozostawia trwały ślad. Kiedy tak się wędruje do odległego celu przez różne krajobrazy, przez wioski, przez góry, przez lasy, to człowiek zawsze wykracza poza siebie. Jeśli to jest długa wędrówka, to ma zawsze element transcendencji. Wędrówka do Camino szczególnie jest metafizyczna, ale ta metafizyka nie musi być wcale religijna. To może być metafizyka dociekań filozoficznych. To może być wędrówka, w którą pcha nas jakieś wielkie pytanie. Nawet czasami takie pytanie, którego do końca sobie nie uświadamiamy. Camino po hiszpańsku to droga. Ciągnie się ona tysiącami kilometrów przez całą Europę. Ma mnóstwo odgałęzień. Główna trasa wiedzie jednak od granicy hiszpańskiej u podnóża Pirenejów na zachód, w stronę celu podróży, miejscowości Santiago de Compostela. Święty apostoł Jakub starszy albo większy był bratem świętego Jana. W roku 44 poniósł męczeńską śmierć w Jerozolimie. Prawdopodobnie, według starych opowiadań, przed śmiercią apostołował na terenie dzisiejszej Hiszpanii. Po śmierci jego ciało w cudowny sposób zostało przeniesione z Jerozolimy do Galicji, dzisiejsza Hiszpania, i został pochowany w miejscu, gdzie obecnie jest Santiago de Compostela. Zawsze interesowała nas droga. Droga jako doświadczenie duchowe, akt poznania siebie samego. To fascynujące, że człowiek od zarania dziejów, wbrew wszystkiemu, w pewnym momencie porzucał wygodne życie i ruszał przed siebie. My, Europejczycy, również mamy swoje stare szlaki. Ta historia jest o Camino, drodze do Santiago de Compostela. Temat wydaje się ciekawy. Camino w ciągu ostatnich lat przeżywa swój drugi renesans. Postanowiliśmy ruszyć szlakiem i samemu sprawdzić, co każe tylu ludziom podejmować tę długą i męczącą drogę. Nasz wybór padł na Camino portugalskie, gdzie z Lizbony będziemy kierować się na północ ku Hiszpanii i dalej do Santiago de Compostela. What should we write here? Because it's... Yes, I will. First stamp, yes. First church. You should put your name. Mm-hmm. And your address. Mm-hmm. If you want. And how will you go in pilgrimage? If you go by walk? Mm-hmm, yes. Or by bike? By walk. Or by horse? No. By walk, okay. On the day, on the month of the year, and this is the stamp of Santiago. Okay, mm-hmm. Okay, thank when you. When you arrive there. Thank you very much. Welcome. There is ponad 500 kilometers. Ile twój plecak waży? 10 kilo. No, to nie wiem, czekaj. Pamiętam taki moment, który następuje w chwili wyruszenia w drogę. Moment takiej niepewności. Kiedy człowiek staje na starcie i zadaje sobie pytanie,
to wszystko jest gotowe. Na pewno o czymś zapomniałem, takie uczucie, na pewno jest coś, co powinienem był zrobić. I to jest to takie w sumie złudzenie. Coś, co pojawia się zawsze na początku długiej drogi. I największą odwagą jest to, żeby pomimo tej niepewności rzucić się przed siebie. Jak tam? Mokro. W sumie mamy niezły początek, nie? Od rana leje, można powiedzieć, że Camino przywitało nas deszczem. Masz dość? Mam dość. To jeszcze 3 kilometry, ale większość za nami. Pierwszy dzień. Deszcz, śniegu jeszcze na szczęście nie było. Lekkie zmęczenie, ale chwila regeneracji, pójdziemy dalej, co? Ale nawet mi trochę przeszły te spodnie, biorąc pod uwagę, że były po uda całe zanowoczone, to jest całkiem nieźle. Masz mokro w butach? No chyba w butach nie mam mokro, ale mam błoto w butach. Nazbierało się. A jeszcze do tego dwa odciski, dwa, które czuję. Początek drogi jest zawsze takim siłowaniem się z sobą, z drogą, taką próbą sił pomiędzy wędrowcem a szlakiem, który go prowadzi. I dopiero po pewnym czasie docieramy się nawzajem. Wczesno? Miała być wełna marina, 5 minut. Trochę ciężko. Tu co wypełniamy? Jeśli uda nam się dotrzeć do Santiago de Compostela, to tutaj jest miejsce na datę, kiedy udało nam się dotrzeć, nie? Oby. Dzisiejszy dzień był wyjątkowy. No, ale przed nami 30 takich. Coś mi się nie, wydaje. Nie, myślę, że szybciej poradzimy. Tak? Znowu pada. I to konkretnie. No cóż. Jest tu gdzieś znaczek Camino? Co? Znaczek Camino. Camino znaczek był tam przy wyjeździe. Totalnie wymarłe miasto. Szkoda. Chodź. This is my second Camino. The first one was 1.5 years ago. This one and the other Camino are, although different from circumstances, actually in essence they are the same. It's important for me to find the way every day. It's not about
arriving in Santiago. It's more about going every day in a new direction, new steps, finding my balance, being satisfied with myself, trust myself. Actually, it's more or less like life itself, but with the Camino, it's more simple. Because in the Camino, you only have to take care of the way, the road you go, the food you have, and a place to sleep. And of course, stay healthy. Take care of your health, your body, your feet, my clothes. Mam wrażenie, że mam chyba bombę na bąblu. No ja też. Na obydwu stopach. Wczoraj tego jeszcze nie miałem. Ale dzisiaj ciało coś się odzywa. No ja sukcesywnie łapię nowe. Łapiesz? Łapię nowe bąble. Łapię nowe bąble. No już mam na obu stopach w różnych ekstremalnych miejscach, o które bym nie podejrzewała. Coś tam się dzieje. Pod nami są te wozy strażackie, nie? Jak będzie w nocy alarm, to będzie nieźle. Taka pobudka w ciekawych okolicznościach. No dobra. To mamy wszystko. To co, jutro pobudka o 7:00? W czasie drogi na Camino przychodzą oczywiście takie momenty, że ręce opadają. Pojawiają się odciski, nogi bolą, ręce bolą. Myślami już jest człowiek w tej wiosce, którą widać na horyzoncie, a całe ciało jeszcze jest daleko i jakoś nie przybliża się ta wioska. Kiedy wychodzę na długi szlak, to z góry zakładam, że wyrażam zgodę na trudności, jakie on przede mną postawi. Nawet jeżeli na starcie nie znam tych trudności, to wiem, że one będą. Muszę się ich spodziewać, chociaż nie wiem jeszcze, jakie one będą. I świadomość tego, że muszę wyrazić na nie zgodę już na samym początku, pomaga wytrwać w tym, że po prostu idę przed siebie. Znakomicie, to w ogóle nie boli. Myślałem, że będzie szczypał. To jak, panienko, ruszamy? Boliję. Ciach. Ciach.
dzisiaj zdecydowanie na nadszedł mnie kryzys. Wszystko mnie boli, tak fizycznie i psychicznie po prostu czuję się jakaś taka wypluta. Dwa dni deszczu, nie wiem, przyszliśmy w deszczu właściwie, ale teraz tak jakoś się czuję... Nie wiem, słabo. Muszę sobie dosłodzić życie. Nie wiem, jestem ciekawa, czy to jest normalne rzeczywiście tam, że przychodzi taki dzień, dwa, kiedy po prostu rzeczywiście wszystko wysiada na chwilę. Czy tak, czy to jest normalne, czy po prostu ja jestem taki słaby? Totalny basen w butach. Wiesz, jak to jest, jak jest jakiś problem, to chyba musimy zawiesić wszystko i iść po prostu do przodu, no. Wyznaczyć sobie punkt i do niego dojść. Za dużo nie myśleć o tym. Po prostu iść do przodu. This is my third time. The first time I thought that I was going to walk for a week, and I ended up walking for a month. Then the second time I walked for 40 days. This is my third time, and I've been walking for 50 now. So I do it every year. After 5 days, you don't know if it's a Monday, if it's a Friday. There's also the physical aspect, because you are walking every day. So after 5 days, 10 days, 15 days, you feel better, you feel stronger, and that makes you think better. Odkryłem, że to, co mi pomagało w tej drodze, to były drobne gesty ludzi, których napotkałem czasami przypadkowo. To był na przykład zwykły kciuk wystawiony przez kierowcę przez okno samochodu, czy chwila jakiejś rozmowy z przechodniem na poboczu. To były czasami bardzo drobne rzeczy, ale takie, które dodawały mi energii na cały kolejny dzień, albo nawet na kilka następnych dni, nawet jeżeli były to one trudne. Cztery małe bułeczki, może być? Pewnie. Na następnym postoju otwieramy wino. Tu jeszcze się jakiś taki fajny zrobił. Gdzie jesteś, kolego? Tu jesteś. A to tak raczej hobbystyczny. Spodobało ci się. Tak. Nowy hobby. Wrócę do Polski. Zajmę się przekuwaniem odcisków. Cudzych? No, wiesz, otworzę budkę pod rysami. Okej. Popełniłam kardynalny błąd, bo dzisiaj sobie usunęłam nitki
Ja goi się już, przecież tak fajnie ten. To po co mi mają wystawać nitki? No i wróciło. To, co jest bardzo ważne, to następuje najczęściej po kilku dniach, to znaleźć swój rytm drogi, doprowadzić do pewnego stanu jedności ducha i ciała. Jeżeli tę jedność osiągniemy, to z czasem albo się przyzwyczajamy do bólu, albo ten ból przemija. Wtedy rzeczywiście możemy się skupiać, koncentrować na tym, co wokół nas się dzieje, co dzieje się w nas. Chyba nie za bardzo. Nie lubię. Jak to może być daleko? Jesteśmy tutaj. To jest 10 kilometrów. Możliwe? Według mapy do oceanu mamy 10 kilometrów. India. No, Polonia. Ay, Polonia. Obrigada. Obrigado. No. Mamy już ze sobą 280 km. Wychodzi na to, że dzisiaj mniej więcej będzie połowa. Też te miasteczka już są coraz większe, coraz bardziej tak zbite. My Camino, it's about the adventure. It's about finding out what I'm capable of, both physically and mentally. But I think you never really know what the Camino is until you're, well, reach Santiago, maybe. Or maybe when you get home, maybe in a few years I will know what the Camino is. Right now it's about meeting the people and seeing the landscape and it's the experience right now and the challenge. But I think someday in the future it will be something more. Wszystkie znaki wskazują, że jesteśmy w Porto. Co znaczy, że pokonaliśmy około 300 km, właściwie ponad 300 km. Prawdopodobnie też począwszy od Porto, będzie więcej pielgrzymów na drodze. Duża część z nich startuje właśnie w tym mieście. Thank you.
Teraz jesteśmy w Porto. Mamy 2 dni na wylizanie ran. Wiesz, tam ciało swoje, umysł swoje, ale tak jakby ciało nie zajmuje już tyle umysłu. Możemy cały czas iść, czuć z tego przyjemność. No tak, rano wstajemy, bierzemy kije, bierzemy plecaki. No idziemy przed siebie, no. To jest piękne. Zrobię jak gdyby takie 2 alternatywne trasy, dobra? Wybrzeże. Tylko dobrze by było jeszcze się wywiedzieć, czy na wybrzeżu są tylko w tych miejscach jakieś punkty, gdzie noclegowe, czy jest ich trochę więcej. Listy noclegów. To wtedy byśmy mogli to rozłożyć. Buen dia. Obrigado. Kupiliśmy strzałki, ale wydaje mi się, że jak będziemy wzdłuż szli, wybraliśmy na te 2 dni drogę Costa, więc jak będziemy wzdłuż brzegu szli, to prędzej czy później dojdziemy do celu, więc a czemu sobie odmówić tego pięknego widoku? So every morning I almost start dancing to start my next trip. And I don't know how that works. I can't explain. It's like a little child, and that's me, who is enjoying a game which is a very pleasant to experience. And of course there are moments that I have a little dip and that I think, oh, this is not going to work for me, or I'm going to lose my way. Actually, Francis asked me what I did I see on the route, and I said, I almost see nothing. I dream all the time. My head is everywhere. And I miss all the flashes, the signs, so I get lost and have to find my way back. But that's also part of my Camino. Wystarczy trochę inaczej sobie ułożyć ten wolny czas. Możesz iść przez siebie. To najlepszy sposób, jaki można zobaczyć dany kraj. Te małe wioseczki brukowane, ludzie w ogóle tacy przyjaźni. I winnice. I kukurydzę. There is a lot of sharing, you know. People don't see themselves are better than others. You know, people are just being themselves. So you connect very easily with people, and people connect very easily with you. So you laugh with the people, you cry with them. You have no shame, sorrow of any kind. You listen to a lot of different stories, you know, that make you think that your story may not be that important. So you think what is really important. Wszyscy ci ludzie, których spotkałem na szlaku, coś ze sobą nieśli. Jakiś bagaż doświadczeń, emocji. I kiedy idziesz z innymi na szlaku, zaczynasz dzielić się z nimi właśnie swoimi doświadczeniami. Bardzo często są to rzeczy osobiste, wręcz intymne, takie, z którymi nie podzieliłbyś się nawet z najbliższą rodziną. Ten szlak do Santiago pokazuje, że chociaż bardzo różnimy się w naszych doświadczeniach, tak naprawdę jest bardzo, bardzo wiele rzeczy, które nas łączy. Francisz, osiem, dziękuję. Hola.
Je ne connais pas celui-là. I receive peregrinus because a long time ago walked this Camino one Portuguese lady, and this lady needs help, but nobody helped. And I say, okay, come with me. And I opened the door and I improvised one bed here in my house. After I say, you can take a shower, but the shower is like only cold water because this day I'm not Gash. And after this day, I never stop. And here I sleep, I don't know in English, but 102 nationalities, difference in my house. Muito obrigada. Bom Muito obrigado. Eu mandarei um dia. Uma é um carta. Dia. De frente. Sim. Bom caminho. Bom caminho. Bom caminho. Bom chemin. Many peregrins walk the Camino and think, why I do it this? And I say, I don't know. And I think, are you Catholic? Many people say, no. The most people of the peregrinos are not so Catholic. No. But you do it. And I say, okay, you're not Catholic, but why you do it? I don't know, Fernanda, maybe for look what I am. And for me, Camino is for yourself. I never walk the Caminos, but I think Camino is for you be free. Musimy poczekać. Od 16 do 22. Dobra, jest? 15.30. Okej, okay, no to musimy gdzieś poczekać. Pour moi le chemin c'est le moment de me dire que je suis vivant. Je ne suis pas mort. Et c'est en même temps la façon de penser à ceux qui sont partis, ceux qui m'ont aimé. Et à ceux qui vont venir. Hein? Par exemple, je pense aussi bien à ma mère que à ma petite fille. Ma mère décédée et ma petite fille qui a 2 ans. C'est marcher, c'est pour me dire que je ne suis pas mort. C'est la rencontre d'une spiritualité, la rencontre avec le mystère de la foi, le mystère de est-ce qu'il y a un après. C'est la rencontre avec les autres. Comme aujourd'hui, où je suis bien entouré, alors que jusqu'à présent, depuis Lisbonne, j'étais presque tout le temps seul. C'est la rencontre avec la nature et la rencontre avec mon corps, puisque j'ai 69 ans et je me dis que la vie n'est pas éternelle.
This is an important year for me because have been working for the last 36 years as at a university teaching and researching, and now I've gone part-time since January and I will finish work next year. This is a big change in my life, and one of my reasons for coming to the Camino was to reevaluate my life and think about what I'm doing for the rest of my life. And important part of my life is my faith as a Christian, and I take the opportunity on the Camino to think by myself when I'm walking, but also to meet other people and to discuss some of my ideas and listen to what they have to say and to reflect on those things as well. So the Camino has been a very meaningful experience for me, and I have changed some of my ideas, I have developed some other notions, and now I feel that it has been very worthwhile because I feel I have some new directions that I would like to start to explore. Wiesz, Maryś, że 400 metrów stąd jest Hiszpania, nie? Granica. Teraz ładnie wykluczamy. Pyk. A ty masz jeszcze dziurawą pelerynę. Dziurawą pelerynę? Nie mogę iść sandałach, bo mam strasznie pokaleczone stopy przez małe kamyczki. Przygoda. Nie rozpieszczę na stopy. Teraz chyba nie pada. Jak te czarne chmurka idą od strony Hiszpanii. Co? Portugalia żegna nas słońcem. Tak nam da w kość pogodą. Ale żal. Naprawdę polubiłam Portugalię. No, ale czarne. Złowieszczo to wygląda. I think the Camino is something that gets stuck into your soul because you understand things that you couldn't doing something else. You have to be alone, walking, if possible, having nothing else to do, nothing else. I'm a photographer, but I don't take a camera and I don't take a phone. So it's very important to disconnect, to connect. Dla wielu filozofów bez chodzenia nie byłoby myślenia, bez chodzenia nie byłoby dociekań. I to dla wielkich filozofów, takich jak Nietzsche, Rousseau, Kant, oni musieli iść, żeby uruchomić w ogóle proces kreatywnego myślenia. Każdy właściwie jest pielgrzymem, mówi Saint-Exupéry, ale każdy idzie swoją drogą, swoim Camino. I to jego Camino będzie jego Camino, to będą jego wspomnienia, jego rozmowy i tak dalej. A co jest bardzo ważne, to właśnie, żeby ten rytm swój własny znaleźć. Po spaniu. Na to wygląda.
you start from Porto? Kiedy tak idziesz przez dni i tygodnie, opowieść o tobie samym w twojej głowie rozpuszcza się, przestaje być taka ważna. Idziesz i idziesz i niewiele z tej opowieści zostaje. Zostaje właściwie samo tło, czyli krajobraz. Po kilku tygodniach przychodzi taki moment, kiedy przestaje istnieć wędrowiec, przestaje istnieć droga. Nie ma już drogi i mnie. Jest po prostu droga, staliśmy się jednością. Ta droga stała się czymś absolutnie naturalnym. Takie coś przychodzi po kilku dniach, czasami po kilku tygodniach, ale kiedy damy sobie dość dużo czasu, prędzej czy później do nas przyjdzie. Et il va encore en faire plus de 1000 pour rentrer dans les Pyrénées. Pour rentrer dans les petits Pyrénées. Ouais. On ne peut pas donner des coups de tête, non. On est parti des Pyrénées français, donc c'est-à-dire le col de Somport, pour faire le Camino Aragon, puis après le Camino Frances. Paquito a très bien marché. On est arrivé à Riron. De Riron, on a fait le El Camino del Norte. Du Camino del Norte, on est parti sur le Camino Primitif. Donc, c'est-à-dire qu'on a quitté la mer pour repartir sur la montagne. Et nous voilà maintenant sur le Camino Portugais pour rejoindre la France. Je pense qu'il me faudra une année pour faire ce voyage. Je l'ai pensé, je l'ai rêvé, je suis en train de le faire et c'est magnifique, voilà. Bravo à mon âne, Paquito, parce que c'est lui qui porte les bagages et c'est magnifique, voilà. Allez, bye bye. Hop là. C'est parti. Z jednej strony cieszę się, no bo wiesz, udało się.
tak trochę melancholijnie mi się zrobiło, że to już ostatni dzień. Nie będzie strzałek, trzeba będzie samodzielnie podejmować decyzję, którą drogą pójść. Hoy termino el camino y pienso que siento mucha nostalgia, la verdad, porque pues es una primera etapa del camino que termino y ya lo empiezo como a extrañar. Fue muy importante, la verdad, porque día a día llegaban peregrinos de diferentes nacionalidades, de diferentes culturas, diferentes religiones, pensamientos políticos diferentes también. Y eso era bien enriquecedor en las tardes cuando todos los peregrinos nos encontrábamos a compartir la cena y ver todas las diferentes experiencias de cada uno y lo diferentes que somos realmente era bien interesante. En el camino todos nos unimos, todos nos integramos, todos compartimos y la verdad que es una lección para el mundo que ojalá pudiéramos todos compartir como lo hacemos en el camino hoy día. Jak teraz bez strzałek będzie, nie wiem, ale mamy dowód tego, że zrobiliśmy to, tak więc idziemy dalej. Najlepiej porównać Camino z normalnymi warunkami życia. W życiu też mamy wzloty, upadki, radości, smutki, coś nam dolega, coś nam mniej dolega, wokół nas są ludzie. I dlatego może tak często Camino niejako zmusza do refleksji nad swoim życiem, bo to życie jest tam w jakiejś takiej pigułce nam podane na Camino de Santiago. Całe nasze życie jest jednym wielkim Camino, jest jednym wielkim pielgrzymowaniem, jest jednym wielkim dążaniem ku czemuś, Bogu, czy powiedzmy ku innym ludziom. Nie jest ważne, kim jesteś i w co wierzysz. Ważne, czy poszukujesz. Camino to droga dla każdego, kto poszukuje. W życiu nie ma czegoś takiego jak bezruch. Życie jest ciągłym ruchem i to, że niektórzy z nas chodzą, muszą chodzić, nie mogą przestać chodzić, jest po prostu wyrazem tej wielkiej metafizycznej prawdy. Find out soon. Where's my place? I can't see it. Where's my home? I can't feel it. Na zakończenie docierasz do celu drogi, ale pytanie, czy to był cel? Kiedy skończyłem drogę do Santiago, przyszło mi do głowy, że tak naprawdę samo Santiago albo wybrzeże Atlantyku zupełnie nie było jej celem. Celem był każdy dzień, każdy krok, każde spotkanie i każda emocja, jakiej doświadczyłem. Natomiast samo Santiago czy Atlantyk, one były tak naprawdę wyłącznie drogowskazami.
Czym dla mnie jest Camino? Trudno powiedzieć to w kilku słowach, ale to chyba te drobnostki, które umykają na co dzień. To smak bagietki, kiedy jest się naprawdę głodnym. To fakt, że wszystko, czego potrzebujesz, masz na plecach. To uśmiech zupełnie obcej osoby, który dodaje energii na cały dzień. Minął rok od naszej drogi i można by było rozpamiętywać ból nóg czy odciski, ale to nie jest to. Camino to jest proces, który zachodzi gdzieś tam w środku. Dla każdego Camino jest czymś innym, ale na pewno staje się ważnym. To uczucie, które pojawia się po kilku dniach drogi, która jest tak inna od tej codzienności, gdzie tyle rzeczy musisz i teraz, już, natychmiast, pojawia się takie uczucie, że jesteś tu i teraz. Takie uczucie niezmąconego niczym, takiego wręcz nieprzyzwoitego szczęścia. Gdzieś tam w międzyczasie warto wejść na drogę, otworzyć głowę i zobaczyć, co się stanie. Jag heter Anna, jag är från Göteborg i Sverige. Ik ben Gert Wels. Pardon, nog een keer. Ik heet Gert Wels. Ik ben 66 jaar. Ik kom uit Nederland en ik woon in Zwolle. Je m'appelle Francis Castel. Je viens d'Avignon, dans le sud de la France. Et je marche sur les chemins. Passing, passing, 1, 2, 3. A dog is biting my toe. My name is Tomás. I'm from Porto in Portugal. My name is Fernanda. My name of my billet is Vitorino. Lugar do Corgo, Vitorino de Piens. Je m'appelle Noela. Je fais le El Camino de Santiago avec un nano qui s'appelle Paquito. Hola, mi nombre es Carlos Daza, vengo desde Colombia. Empecé el camino desde el octubre 13 en Saint-Jean-Pied-de-Port. My name is John, I'm from England. I live in Gateshead, which is in the northeast of England.